Witam serdecznie wszystkie zodiakalne wodniki na moim kanale i zapraszam do czytania na miłość, relacje partnerskie, uczuciowe, kwiecień, maj 2022 roku. Sprawdzimy, kochani, uczucia dla singli, dla osób w parach, w związkach. Zobaczymy, co nam się pokaże w najbliższym czasie. Pamiętajcie oczywiście, że czytanie jest ogólne, ono nie musi rezonować z każdym z Was. Jest Was tak dużo na kanale, że byłoby to wręcz niemożliwe. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, partnerskie, miłosne, miesięczne, roczne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie pod tym filmem. Przypominam, czytanie z dowolną ilością pytań 50 zł i czytania roczne z uwzględnieniem każdej sfery życia 100 zł. W tym również możecie mi zadać kilka pytań. Wykonuję rytuały oczyszczające, przyciągające finanse, miłość, separacyjne, spętanie miłosne. Robię też bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczności znajdziecie ofertę ze zdjęciami i opisami i możecie dobrać odpowiedni kamień dla siebie. Wówczas działa on jak osobisty amulet. Dobrze, moje kochane wodniki, sprawdźmy zatem energię dla Was na kolejne dwa miesiące, czyli kwiecień, maj. Uczucia, miłość. Jaka jest Wasza odległa przeszłość? Co się takiego mogło wydarzyć w uczuciach u Was w odległej przeszłości? Karta śmierci. Transformacja emocjonalna. Mam wrażenie, że jesteście gotowi na miłość, że dużo w życiu przeszliście. Były jakieś relacje, które albo były toksyczne, albo gdzieś tam poczuliście z kimś więź, być może spotkaliście bratnią duszę, twin flames, osobę taką z przeznaczenia albo karmiczną i dużo lekcji wyciągnęliście z danych relacji, tak? Czy to była jedna relacja, czy więcej? Jesteście gotowi do przyjęcia nowej miłości. Tu jest taka transformacja, odrodzenie, chęć wejścia w coś faktycznie nowego, fajnego, stabilnego. Chcielibyście w końcu poczuć motyle w brzuchu, a że mamy wiosnę, no to najwyższa pora, żeby tak się, kochani, stało. Wodniki, wy jesteście bardzo fajnymi znakami. Wy macie swoje zasady, macie swoje tutaj przekonania. Na pewno wiecie, czego chcecie, czego nie chcecie. Nie pozwolicie sobie tutaj, żeby ktoś Wam zaburzył Waszą równowagę. Wy też dobrze czujecie się sami ze sobą. Nie potrzebujecie tak naprawdę na siłę kogoś mieć przy sobie, tak? Jeżeli to będzie jakaś osoba, to na pewno poczujecie, że razem rezonujecie, macie wspólne pasje, zainteresowania, ale nie macie takiego parcia, jak na przykład rybki, raki, na to, żeby mieć rodzinę, żeby mieć tutaj stałych partnerów przy sobie, tak? Jaka jest Wasza dalsza przeszłość? Dziesiątka kielichów. Część z Was może założyła już rodziny, część z Was jest w jakichś fajnych związkach, gdzie po prostu się dobrze czujecie, albo byliście z kimś po prostu i ta relacja mogła na przykład się rozpaść. Jaka jest niedawna przeszłość? Koło fortuny, zmiany. No to tak jak mówię, tu są wodniki, które są albo w relacjach, albo były w takich szczęśliwych relacjach, poczuliście te motyle w brzuchu, poczuliście chęć stabilizacji, tak? I czy Wy obecnie jesteście teraz gotowi na miłość? Dwójka pentakli. Wy teraz stoicie przed dokonaniem jakiegoś wyboru. Tutaj jest albo podjęcie decyzji o tym, czy dalej po prostu ten związek rozwijamy, czy wnosimy go na wyższy level, czy też idziemy swoją własną drogą, tak? Bo nie każdy w danym związku czuje się szczęśliwy, spełniony. Czasem jest tak, że po dłuższym czasie, po kilku miesiącach okazuje się, że jednak to nie to, że każdy ma jakieś zupełnie inne podejście do życia, do relacji. Nie do końca się rozumiemy, nie do końca czujemy się szczęśliwi, doceniani, tak? Natomiast tu są osoby, które faktycznie są w szczęśliwych związkach, dokonały transformacji i liczą na to, że ta relacja się rozwinie szczęśliwie, będzie miała swój szczęśliwy finał. Być może myślicie o ślubie, zaręczynach, o dziecku, tak, o powiększeniu rodziny. A część z Was, która jest samotna, miała taką rodzinę albo stały związek, gdzie liczyliście po prostu na to, że to się rozwinie, tak, w coś stałego, stabilnego w przyszłości, a teraz stoicie przed dokonaniem wyboru. Co Wam pomaga w znalezieniu miłości bądź jej tutaj rozbudowaniu w stałych relacjach? Rycerz mieczy. Wy potraficie zawalczyć o siebie, Wy jesteście w swojej energii mieczowej. Czyli, kochane wodniki, potraficie dostrzec to, co jest najważniejsze. Potraficie dostrzec wady i zalety u drugiej osoby. Wiecie, co Wam pasuje, co nie. Mówicie o tym szczerze, otwarcie, bez ogródek. Tu jest fajnie, bo Wy potraficie się komunikować w relacjach. Wy potraficie mówić szczerze, jak jest, tak? Kawa na ławę. Nie owijacie w bawełnę, nie zamiatacie problemów pod dywan. Wy po prostu mówicie szczerze, czego chcecie, czego nie chcecie, jakie są Wasze oczekiwania. I potraficie też zadbać o drugą osobę.
Co Wam może przeszkadzać w znalezieniu nowej miłości? Karta maga. Nie do końca chcecie to inicjować, nie do końca jesteście przekonani, czy to Wy powinniście szukać tej osoby, bo czasami możecie mieć takie przekonanie, że to Was ktoś powinien znaleźć, że ta miłość prawdziwa się pojawi na horyzoncie. Wcale szczęściu nie trzeba pomagać. To Wam może przeszkadzać, bo macie takie błędne myślenie, że samo się zrobi, samo się znajdzie, samo się, tak? Ale tak nie do końca jest. Także mówię tu do osób, które są singlami, które szukają kogoś, że czasem trzeba wyjść z inicjatywą. Czasem trzeba szczęściu pomóc. Czy to w założeniu portalu randkowego, czy to po prostu w wyjściu na imprezę do znajomych i tam możecie kogoś poznać, tak? Siedzeniem w domu, nic nie robieniem na pewno tutaj niczego nie zdziałacie. No chyba, że chcecie być sami. No to wtedy Wasz wybór. Jakie są szanse na miłość? Karta papieża, bardzo duże. Macie szansę znaleźć kogoś stabilnego do stałej relacji, do relacji małżeńskiej, przyszłościowej. I jeżeli jesteście w stałych związkach, to ta relacja będzie tutaj pięknie się rozwijała w kwietniu, maju, kochani. Jeżeli macie kogoś u swego boku, to tu może wszystko zmierzać do małżeństwa, a jeżeli jesteście w związkach małżeńskich, no to będziecie kupować jakieś nieruchomości, dom, myśleć o powiększeniu rodziny. Dla samotnych możliwość poznania kogoś faktycznie do stałej relacji. Bardzo ładne karty i to może być miłość z przeznaczenia. Możecie poznać tę osobę zupełnie przypadkiem, w jakimś urzędzie, w jakimś biurze, w sądzie albo w pracy. I rada od kart, karta cesarza. Miejcie oczy, uszy szeroko otwarte, przyglądajcie się, obserwujcie bacznie, bo miłość czeka tuż za rogiem. Opis miejsca, w którym możecie poznać partnera, partnerkę, kochani. Tak jak powiedziałam, urzędy, biura, prace, ale też możecie kogoś poznać faktycznie w internecie, jeżeli macie założone portale randkowe albo na jakimś fajnym wyjeździe, tak? Możecie wyjechać na majówkę albo gdzieś na weekend i tę osobę spotkać, bo czytanie jest na kwiecień, maj, więc zahacza jeszcze o weekend majowy. Okoliczności tego wydarzenia. Piątka kielichów. Wy możecie, kochani, być w takim punkcie życiowym, gdzie no stoicie, dobra, co ma być, to będzie, tak? Mówię, to jest całkiem niespodziewane. To będzie ktoś, kto nagle się pojawi w Waszym życiu. Albo osoba z przyszłości, z którą już gdzieś planowaliście wspólną przyszłość, doszło do rozstania, wydaje Wam się, że wszystko zostało utracone i nagle bam, ta osoba się pojawia. Najbardziej charakterystyczna cecha partnera, osoba żywiołowa, pewna siebie, która wie, czego chce, stawia na siebie, potrafi postawić też granice. No powiem Wam, że fajnie, bo to może być ktoś buławowy, baran, lew, strzelec, ktoś taki ognisty, albo osoba z trygonu wody, ryba, rak, skorpion. Natomiast, no mówię, znakami zodiaku nie zawsze trzeba się sugerować. Tu po prostu mam taką informację, że ta osoba może być no, takim zaskoczeniem dla Was, ale będziecie fajnie się dogadywać. Księżniczka mieczy. Wy za dużo nie myślcie, nie kontemplujcie, nie zastanawiajcie się. Ja wiem, że Wy lubicie czasem się zamknąć w pokoju i myśleć, czy to mi się opłaca, czy mi się nie opłaca, czy ta relacja jest dla mnie. I tu możecie kombinować, tak? Natomiast postawcie na siebie, na swój rozwój osobisty. Niczego nie planujcie. To jak ma się zadzieć, to się zadzieje. To przyjdzie, kochani, samo. Miłość z przeznaczenia, miłość taka karmiczna. Osoba, z którą będzie Was wiele łączyło, wspólnych pasji, zainteresowań, fajne, długie rozmowy, no, takie rozwijające, uduchowione. To może być osoba z podróży, z daleka, z innego miasta, z innego kraju. Tak jak powiedziałam, jeżeli poznacie kogoś przez internet, to może być właśnie ktoś na odległość, ale też jeżeli poznacie kogoś na wyjeździe, to również, tak? Będziecie do siebie dojeżdżać, będziecie się spotykać. Tutaj będą długie rozmowy przez telefon, wymiana maili, SMS-ów. I naprawdę fajnie Wam się będzie ze sobą czas spędzało, rozmawiało. Myślę, że co Was połączy, to właśnie te wspólne rozmowy. Poczujecie taką więź duchową z tą osobą, to może być bratnia dusza. Możecie mieć właśnie wspólne takie cele na przyszłość, zapatrywanie na różne tematy i to Wam się spodoba. To Wam się spodoba. Także drogie wodniki, miejcie oczy, uszy szeroko otwarte, bo miłość, tak jak powiedziałam, czeka za rogiem. A kwiecień, maj sprzyja właśnie poznaniu tej osoby i rozwijaniu relacji. Życzę Wam dużo miłości, zapraszam do czytań prywatnych, zapraszam na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Adres mailowy znajdziecie pod filmem. Pozdrawiam.